sobie, że kiedy do moich uszu dotarły pierwsze sygnały na temat Ślepnąc od świateł, to przeczytałam takie zdanie, że to jest kontynuacja myśli, założeń programu artystycznego, który był zapisany i w scenariuszu Hardcore Disco, i zapisany między kadrami. I chciałabym, żebyśmy od tej kontynuacji zaczęli naszą rozmowę. Jakie założenie, jakie postulaty, co w tym projekcie było najważniejsze? To chyba było z mojego director statement, taka myśl, ale oczywiście jak najbardziej tak jest. Ja teraz siedzę w teatrze, robię swój spektakl w teatrze, więc bardzo ciężko mi jest w ogóle wrócić do Ślepnąc od świateł, bo trochę to odciąłem na potrzeby tego, co teraz robię, więc tak nie przygotowałem się w ogóle do tego spotkania, co jest też myślę ciekawe, bo spojrzę na ten serial z perspektywy. Natomiast w sensie nie odświeżałem sobie, tak jak powiedziałaś, chociażby tych myśli, bo różne teksty musiałem opracowywać, pisać dla różnych ludzi, dla współtwórców serialu, żeby ze wszystkimi się skomunikować, żebyśmy wszyscy jakby się jednoczyli w jakimś wspólnym i spójnym celu. Pomimo, że mogłoby się wydawać, że taki duży projekt, jeszcze sygnowany przez HBO, jest obwarowany wieloma zasadami, regułami, nie wiem, może się kojarzyć z czymś stricte komercyjnym, wyzutym i wypranym jakkolwiek z działalności czy z działań bezkompromisowych, to tutaj tak zupełnie nie było. Od samego początku umówiłem się z HBO tak, że oni pozwolą mi zrobić ten serial tak, jak sobie to wymyśliłem i będą mnie w tym wspierać. Szczególnie ważna była przy tym Iza Łopuch, czyli producent tego serialu. Więc wszystkie rzeczy związane chociażby z Hardcore Disco, czy z Głębokim Offem i z podejściem do pracy pozostały. Wziąłem też część swojej ekipy do tego, część aktorów, które się wcześniej pojawiały w moich produkcjach, również wzięło udział w tym serialu, natomiast chodziło mi o coś autorskiego, radykalnego, coś, co ja będę bardzo czuł i z tego będzie wynikała bezkompromisowość tego chociażby w tym względzie, że nie trzeba będzie jakkolwiek i czegokolwiek odpuszczać, tylko wyobraźnia będzie sobie szybowała w rewiry, które chce poszybować, a nie będzie to więzione, czy jak w tego typu dużych produkcjach mogłoby się wydawać. Oczywiście jest to kapryśna materia i też zostało do tego zaproszonych mnóstwo osób, więc trzeba było być gdzieś tam elastycznym, natomiast najważniejszy był w tym ten projekt i podejście do niego, które ja wyniosłem ze wcześniejszych produkcji, więc tak mogę podsumować pokrótce dokładnie jakby tą myśl, tym bardziej, że są tam follow-upy do Hardcore Disco, zresztą liczne. Plakat na ścianie między innymi. Chociażby tak. Dużo razy kiedyś robiłem na gdzieś tam w internecie taki quiz, zresztą to bardzo dużo ludzi tego powyłapywali. Tego jest naprawdę sporo. No ale to już są takie smaczki. Natomiast no, dla mnie to, dlatego mam taką kurtkę sobie zrobiłem i tam jakimś osobom, że to był głęboki HBO-w. Znaczy my skorzystaliśmy z naszej wrażliwości, z jakichś przetartych przez nas szlaków i z tego, jakbyśmy chcieli to zrobić i HBO nas w tym wsparło i nam w tym bardzo, bardzo pomogło i efekt jest taki tego, jaki jest, więc jakby jest to dość płynne. Spotkamy się na pokazie, kiedy będziemy mieć przyjemność oglądać serial jako film, ale początek współpracy między panami nie był oczywistą współpracą. W głowie Krzyśka z Koniecznego pojawia się aktor. Aktor reaguje z umiarkowanym entuzjazmem. Takie przynajmniej informacje dotarły do moich uszu. Jak pani Janie wyglądał ten początek współpracy i kiedy zamiast pan pojawiło się słowo ty? Było to dosyć przemyśliwe z mojej strony spotkanie, ale potem zrozumiałem dlaczego, ponieważ Krzysiu był już w pewnej drodze. Był już po całej ogromnej pracy, którą włożył w ten projekt, ale ja zanim wszedłem w ten ślad, po którym już dawno
poszedł, to musiało trochę potrwać. No, byłeś trochę niecierpliwy, że nie mogłem od razu wejść w ten, że od razu nie kumałem, o co ci chodzi. Ja z kolei no, trochę wolniej wszedłem w to, ale potem szybko doszliśmy do porozumienia. Krzysiek, jak to wyglądało z twojej perspektywy? Ogolenie głowy było takim ważnym motywem, który gdzieś przewijał się od początku tej współpracy? No to może był, to jest taki symbol, żart, żart, symbol. No i tak i nie, natomiast my chyba wyruszyliśmy z dwóch różnych biegunów w to samo miejsce i to była kwestia tylko tego, że pomylono nam, wiesz, akredytację. Jednemu dano na ten biegun, drugiemu na ten biegun ale później się spotkaliśmy bardzo szybko w tym samym momencie, albo do siebie dobiliśmy, nie wiem, po prostu na inny kontynent już chociażby i stamtąd wyruszyliśmy jeszcze raz, więc to było tak, to było na początku bardzo zresztą ciekawe, bo to było uczciwe i szczere i to jest najważniejsze w tej współpracy. Było to jakkolwiek romantycznie to nie zabrzmi, bez jakichkolwiek ściem, czy zasłonek, czy bez jakichś zawoalowanych dziwnych gestów, czy słów, czy ruchów. Po prostu coś próbowaliśmy, potem sobie powiedzieliśmy, że być może to się teraz nie zdarzy, a później okazało się, że obaj myśleliśmy o tym, że to się jednak zdarzy i splot jakichś różnych dziwnych zdarzeń, przypadków i jakiejś pretensjonalnej metafizyki w rzeczywistości zafunkcjonował, no i ja wykonałem telefon i się od razu porozumieliśmy. Zresztą Janek powiedział, że czekałem na ten telefon.